Michalina, Jaś, Maja i Tymon od dziś mają swoje własne drzewa, drzewa nowego pokolenia. Rodzice, których dzieci urodziły się w Tychach w 2022 roku, posadzili dziś symboliczne młode drzewka, które będą rosły razem z ich pociechami. To akcja, którą miasto zainaugurowało po raz pierwszy w ubiegłym roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego w tym roku kolejne miejskie parki wzbogacą się o 100 dodatkowych drzew, a o te, które posadzono w minionym, rodziny sumiennie dbają. Z tego co mam takie sygnały, to czy piszą, czy dzwonią do nas, jeżeli coś się dzieje, czy nie ma tabliczki i tak dalej, no to dzwonią, żeby się, no widać, że i dbają. Przychodzą, podlewają, dbamy o to, żeby się przyjęły. Zresztą tu widać z zeszłego roku drzewka, które naprawdę pięknie rosną. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem pośród młodych rodziców, bo jak sami przyznają, to pamiątka na całe życie. Jednocześnie miasto wzbogaca się o tak potrzebną dziś zieleń, a możliwość pokazania drzewka dziecku za kilka lat jest bezcenna. Władze miasta mają nadzieję, że rodzinne sadzenie drzew stanie się tyską tradycją. Teraz Maja będzie miała taką pamiątkę, tak? Jak się gdzieś tam nasza córeczka urodziła, będzie miała też tutaj swoje drzewko. Jak będzie starsza, to mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam wspominała, jak będzie mogła sobie to spacerować. Będziemy wspólnie spacerować. Fajna pamiątka i tak naprawdę rok temu usłyszałam o tym, jak pomagałam jeszcze właśnie z brzuchem koleżance sadzić drzewko. Właśnie opiekowałam się małym Frankiem, ona sadziła drzewko i wtedy powiedziałam, że jak urodzę, to od razu, jak tylko będą zapisy, to zgłaszam właśnie Amelkę, naszą rodzinę, bo to jest cudowna pamiątka, mieć takie własne drzewko. W poniedziałek Tyszanie zasadzili drzewka w rodzinnym parku błogosławionej Karoliny. Więcej dzieci nie planujemy, więc to będzie takie może symboliczne zakończenie. Będziemy mogli porównywać, kto szybciej rośnie, czy ten maluch, czy to drzewko. Podoba się Państwu ta akcja? Oczywiście, że tak. Więcej takich trzeba. Bardzo fajnie, tym bardziej, że no zawsze Tychy były kojarzone z zielenią, z drzewkami, więc no im nas więcej, tym lepiej. Teraz o młode drzewka pozostaje dbać i obserwować, jak szybko pną się w górę. Kolejne sadzenia prawdopodobnie w przyszłym roku.